Jedne o tym marzą, drugie o to walczą, a jeszcze inne przebierają w propozycjach. O czym mowa? O rozbieranych sesjach. W dzisiejszym odcinku przypomnimy kilka pięknych Polek, których roznegliżowane zdjęcia ukazały się na rozkładówkach Playboya i CKM-u. Będzie nieco sentymentalnie. Panie powspominają, jak to kiedyś było. Plotkarnia. O Mena Mensach jest jedną z ulubionych pogodynek telewidzów TVN-u. Wielu z nich już nie pamięta, że ona i partnerka Leroya zaczynały swoją karierę od programu erotycznego, w którym nie używano ubrań. Czy dziś się tego wstydzi? Ty prowadziłaś kiedyś na początku swojej kariery w telewizji pewien program z Joasią Krochmalską, Red Light, erotyczny. Bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. A utrzymujecie jeszcze kontakt ze sobą? Wiesz co, mamy jakiś kontakt, ale bardzo rzadko się spotykamy. Jakoś tak dziwnie wychodzi. Każdy ma swoje sprawy, swoje obowiązki. Ale widzę, że niechętnie o tych czasach opowiadasz. Dlaczego? Nie. Słuchaj, no każdy od czegoś zaczynał. Ja akurat od takiego programu i wszyscy o tym zresztą wiedzą, więc nie wiem, dlaczego mam niechętnie na ten temat opowiadać. No wiesz co, nie będę cię pytać, co tam, o czym rozmawialiśmy, bo nie pamiętam nawet. Ale nie jest to jakiś dla mnie straszny problem, chyba że dla ciebie. Plotkarnia. Monika Mrozowska już dwukrotnie brała udział w rozbieranej sesji. Jej zdjęcia są ulubionymi fotografiami Marcina Mellera, dlatego niewykluczone, że w Playboyu pojawi się po raz kolejny. Czy poleca innym kobietom wykonanie takich fotek? Zachęcam gorąco kobiety, żeby brały udział w takich sesjach, nawet jeżeli one nigdzie nie będą publikowane i ich partnerzy nie będą tych zdjęć wysyłać na żadne konkursy. To naprawdę bardzo polepsza samopoczucie. Jest czymś takim, taką, naprawdę, czymś, co tak naprawdę może kobiecie bardzo poprawić nastrój i humor. Gwiazda Big Brothera, Monika Sewioło, nie zrobiła oszałamiającej kariery, ale zdążyła załapać się na sesję do Playboya. Od tamtego czasu minęło aż 11 lat, a Monika wciąż uważa, że pozowanie w negliżu było jednym z najfajniejszych doświadczeń jej życia. Jak wspominasz konkretnie sesję w Playboyu? O, to było bardzo przyjemne doświadczenie. Wiesz, z całego tego hałasu, który wtedy był wokół mojej osoby, najbardziej podobały mi się sesje zdjęciowe. Nawet te, które trwały 14 godzin. A ta trwała tyle? Tak, ta trwała tyle. Jestem trochę narcystką i to zaspokoiło właśnie moje... Nie wiem. Wiesz, ja już chyba 2 lata nie mieszkam w Polsce i zapominam polskiego. A gdzie teraz mieszkasz? Teraz mieszkam na Sardynii. Od 2 lat. O, tam podobno jest bardzo fajnie, bardzo ciepło. Tam jest cudowna pogoda. Dla mnie dzisiaj jest zimno, zobacz. Gęsia skórka. Ale powiedz jeszcze, bo 14 godzin bycia nago, no to jest, nie, musi być stresujące. Nago byłam wtedy, kiedy robiono zdjęcia. Szlafroczek, pyszne jedzenie, bez alkoholu. Nie, wspominam bardzo miło. Gdyby Playboy mi to zaproponował jeszcze raz, to postarałabym się odmłodzić i zrobiłabym to. Plotkarnia. Zanim Ola Szwed zrzuciła z siebie wszystkie ciuchy, postawiła Marcinowi Mellerowi kilka warunków. Sesja miała być elegancka, a nie kiczowata, a przede wszystkim naturalna. Jak Oli podobały się zdjęcia? Ja jestem bardzo zadowolona z tych zdjęć. Naprawdę Jacek Kuręba stworzył... coś, że ja nigdy nie sądziłam, że ja mogę tak wyglądać w ogóle. Ale pokazałaś, trzeba powiedzieć, że całkiem sporo. No tak, tak. Myślę, że... nie wiem, może uważasz, że mam się z czym chować? Powinnam się z czymś chować? No następny raz będę pamiętała. Nie powinna się z niczym chować, absolutnie, bo chyba tam Photoshopa w ogóle nie było. Było bardzo, bardzo mało, naprawdę. Też mi na tym zależało, żeby to było jak najbardziej naturalne. Co zresztą było widać, bo było widać blizny, było widać znamiona i tak dalej. Nie widziałam blizny. Jakbyś przejrzał zdjęcia, to są takie rzeczy i nawet ludzie na to zwracali uwagi, że są jakieś znamiona, odciski i tak dalej. I naprawdę ja przychodząc na odebranie jakby zdjęć, ja byłam w ogóle, no fajnie, fajnie, wszystko fajnie, oni, no dobra, to jeszcze graficy muszą to obrobić, ja takie... Słuchajcie, ego moje w tym momencie spuchło tak. Bo i stwierdziliśmy w końcu z panem dyrektorem naszym i w ogóle panem prezesem, iż trzeba to oszczędzić jak no najmniejszej formy. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to po co? Plotkarnia. Magda Modra bardzo dobrze wspomina swoje rozbierane występy, a było ich niemało. Choć nie wygląda, to jest bardzo grzeczną dziewczynką i przed każdą sesją pyta o pozwolenie męża i rodzinę. Trzeba robić w życiu to,
żeby nie przeszkadzał najbliższym i tobie samej, tak? Bo jeżeli mój mąż jakby nie ma nic przeciwko, moja rodzina, która jest dla mnie najważniejsza, to tak naprawdę, no przykro to stwierdzić, ale reszta to, co mówi, no trudno. Albo ktoś się z tym pogodzi, że gdzieś jeszcze pozowałam do innych różnych zdjęć, do różnych czasopism, czy też nie. Więc tak naprawdę dla mnie liczy się moja rodzina i to, co oni myślą. Tak, najbliżsi. Jeżeli oni by nie wyrazili zgody, czy też powiedzieli, że to był błąd, to być może bym to o tym myślała. A teraz tak naprawdę, no umówmy się, mamy jedno życie. W życiu trzeba próbować wielu rzeczy, bo jak nie teraz, to kiedy? Lotkarnia. Bohaterki dzisiejszego odcinka mówią jednym głosem. Jeśli dobrze czujesz się w swoim ciele, zrób sobie sesję. Piękne akty poprawiają humor i dodają pewności siebie. Szkoda tylko, że stron w Playboyu jest znacznie mniej niż chętnych. Lotkarnia. To tyle na dzisiaj. Jeśli macie ochotę odrobinę się uzewnętrznić, piszcie na naszym forum. Jak co tydzień czekamy na odwiedzenie naszego fanpage'a i zbieramy wasze lajki. Zachęcamy też do wysyłania pomysłów na nowe odcinki na adres plotkarnia@wp.tv. Cześć!